Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam przepis na pyszne kotlety schabowe, marynowane w piwie. Kotlety są smaczne, chrupiące i soczyste w środku. Bardzo Wam polecam spróbować zrobienie kotletów w ten właśnie sposób. Na pewno nie pożałujecie. Świetne danie na co dzień i od święta. Ja tradycyjnie życzę Wam smacznego i zapraszam Was na filmik. Jedną cebulę obieram i pokroję w pół talarki. Pokrojoną cebulę przekładam do miski. Do miski wcieram również 2 ząbki czosnku. Do miski dodam również tak około łyżeczki suszonej szałwii. Moja jest mielona, ale jak najbardziej możecie dodać każdy inny rodzaj tego suszonego zioła lub zamienić je na swoje ulubione. Następnie do miski wlewam piwo i całość wymieszam. Ja tutaj wlałam 330 ml piwa. Następnie do piwa wkładam 6 kotletów schabowych. Kotlety dobrze zanurzam w mojej marynacie. Następnie miskę przykryję i tak przygotowane kotlety odstawiam do lodówki na noc lub na minimum 2 godziny, aby dobrze się zamarynowały, a mięso skruszało. Na drugi dzień kotlety wyjmuję z lodówki i wykładam je na talerz wyłożony papierowym ręcznikiem. Usuwam z nich cebulkę. Osuszę je papierowym ręcznikiem. Następnie kotlety, każdy z osobna, rozbijam tłuczkiem. Ja to robię przez papier do pieczenia. Zbite kotlety przekładam na drugi talerz i kontynuuję z resztą kotletów. Następnie kotlety przyprawiam solą i pieprzem z obu stron. I kotlety odstawiam na jakieś 15 minut do lodówki, aby chwilkę zamarynowały się w pieprzu i soli. Następnie do jednej miseczki przesypię bułkę tartą, a do drugiej wbijam 2 jajka. Jajka następnie rozszczepię widelcem. Ja dzisiaj w przeciwieństwie do tych kotletów schabowych, które robiłam w piekarniku, nie będę panierować ich w mące. Przepis na kotlety schabowe z piekarnika możecie zobaczyć na moim kanale. Link pojawi się w prawym górnym rogu. Jajka dobrze rozmącę i panieruję kotlety. Najpierw w jajku. Tak jak wspomniałam, tradycyjnie należałoby najpierw obtoczyć kotlet w mące. Następnie w jajku, później w bułce tartej. Jak wspomniałam, ja unikam dodatkowych kalorii, więc dzisiaj tylko te 2 składniki. I następnie obtaczam kotleta w bułce tartej. W ten sposób opanierowane kotlety gotowe są do smażenia. Na gorącej patelni rozgrzewam olej. I na gorącym oleju smażę kotlety.
Kotlety obsmażam na rumiana z obu stron. Gdy kotlety zrumienią się już z jednej strony, przewracam je na drugą. I obsmażam po drugiej stronie. Oczywiście, jeżeli wolicie jak najbardziej kotlety schabowe, można smażyć na smalcu. Bardzo polecam, są bardzo smaczne. Kiedy kotlety odsmażą się już ładnie z obu stron, ściągam je z patelni i przekładam na talerz. W ten sam sposób smażę resztę kotletów. W tym czasie, kiedy smażą mi się kotlety, na drugiej patelni karmelizuję powoli cebulkę, którą wyjęłam z marynaty. I tak oto, kochani, moje kotlety schabowe, marynowane w piwie, są gotowe. Ja jeszcze na sam koniec ułożę na nich cebulkę, w której się marynowały, a którą powolutku zeszkliłam. I danie można podawać na stół. Pyszne, po prostu palce lizać. Wspaniałe danie na co dzień lub od święta. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodobał i chętnie z niego skorzystacie. Tradycyjnie życzę Wam smacznego i dziękuję za spędzony ze mną czas. Dziękuję Wam również za wszystkie polubienia, subskrypcje i komentarze. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie. Pa!